Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Takie marnotrawstwo można by sprzedać i dać ubogim, zatroskał się fałszywie Judasz, który, jak napisał święty Jan, wykradał ze wspólnej kasy dla siebie. Charakterystyczne wielkoduszną hojność rozrzutnością i dziś chyba najczęściej nazywają wszelkiej maści chciwcy. My jednak zastanówmy się raczej, czy i my dla Jezusa nie moglibyśmy wykazać się podobną jak Maria hojnością. Nawet nie o pieniądze chodzi. Na pewno nie tylko o nie. Raczej o te gesty szczerego oddania, szczerej miłości wobec Jezusa. Stać nas na nie. Na zrobienie dla Niego czegoś tak pięknie szalonego. Niech marudzą, że to nierozsądne, że tego Chrystus nie wymaga. My świętujmy naszą przyjaźń z Nim. Przecież ona warta jest więcej niż każde pieniądze. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.